Zapalenie spoiwek. Bakteryjne, wirusowe, a może alergiczne. Co robić? Kiedy udać się do lekarza? Dowiesz się z tego krótkiego, praktycznego wykładu. Zapraszamy Ciebie na wykład i pamiętajmy, że przedszkolaki uratują świat, więc dbajmy o nich. Zapalenie spoiwek to zapalenie błony śluzowej oka nad gałką oczną i wewnątrz powiek. Zapalenie spoiwek mogą wywoływać wirusy i bakterie. Do infekcji dochodzi bardzo łatwo, szczególnie kiedy oko jest podrażnione. Czasami u Twojego dziecka może rozwinąć się zapalenie spoiwek w trakcie przeziębienia. Wirusowe zapalenie spoiwek jest bardzo zaraźliwe, ale bakteryjne już nie jest tak bardzo zaraźliwe. Zapalenie spoiwek może być również spowodowane reakcją alergiczną i ono nie jest zakaźne. Jeżeli chodzi o objawy, to oko Twojego dziecka będzie czerwone, załzawione, obolałe lub swędzące. Czasami w oku dziecka pojawi się żółta lub zielona lepka wydzielina, co powoduje, że powieki sklejają się po zaśnięciu dziecka. Skóra wokół oczu może wyglądać na opuchniętą. W bakteryjnym lub wirusowym zapaleniu spoiwek może dotyczyć jednego lub obu oczu. W alergicznym zapaleniu spoiwek oczy dziecka będą swędzące i będą bardzo łzawiły. Dodatkowo Twoje dziecko może również mieć objawy kataru siennego, takie jak swędzenie nosa i kichanie. To najczęściej wiemy, kiedy to jest zapalenie spoiwek alergiczne, ponieważ do tego dochodzą objawy alergiczne i wywiad alergii. Dzieci w okresie kwietnia, maja dodatkowo kichają, mają zatkane nosy i pojawia się zapalenie spoiwek. A kiedy z takimi objawami i jakimi udać się do lekarza? Kiedy pomimo leczenia infekcja nie ustępuje po 3 lub 4 dniach. Skóra wokół oka lub powieki dziecka staje się spuchnięta, czerwona i bolesna. Twoje dziecko ma problemy ze wzrokiem. Twoje dziecko ma również gorączkę, nie je dobrze lub nie ma zbyt dużo energii. Na pewno będziesz wiedziała, kiedy to są niepokojące objawy. Jeśli jest to noworodek, ma lepką wydzielinę w oczku, powinnaś zabrać go do lekarza rodzinnego. Jeżeli chodzi o leczenie, zacznij od najprostszych czynności. Pielęgnacja oczu dziecka. Delikatnie przemywaj oko kilka razy dziennie wacikiem nasączonym ciepłą wodą. Używaj oczywiście świeżej wody z kranu, jedz to w porządku. Nie musisz gotować ani dodawać soli do wody. Lekarz rodzinny najczęściej przepisujemy krople z antybiotykiem do oczu lub maść na kilka dni, jeżeli takie postępowanie nie przynosi efektów. Jeżeli Twoje dziecko ma alergiczne zapalenie spoiwek, najczęściej zlecamy przeciwhistaminowe krople. Pamiętaj, że aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusowego lub bakteryjnego zapalenia spoiwek, zawsze myj ręce po dotknięciu oczu dziecka i daj dziecku osobny ręcznik. Często myj ręce dziecka, staraj się powstrzymać je przed pocieraniem oczu. No, zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, ale zawsze starajmy się wytłumaczyć dzieciaczkowi, że takie postępowanie, czyli pocieranie oczu, pogorszy sprawę. Powodzenia! No, mnie przekonałeś. Ten palec działa na wyobraźnię. O co chodzi z tym palcem? Wszystko widać. Dobra.